Jubileuszowe pokazy lotnicze w Radomiu, rocznica, okrągła stulecie lotnictwa wojskowego. Panie pułkowniku, proszę powiedzieć, co jest wyjątkowego w tegorocznej edycji Airshow w Radomiu? Ta pierwsze pani wprowadzenie, to stulecie lotnictwa wojskowego, to odzwierciedla ten najważniejszy charakter i wymiar tegorocznej edycji. Uczcić 100 lat lotnictwa wojskowego. Uczcić i oddać honor lotnikom, którzy przez lata budowali wizerunek lotnictwa polskiego. Poczynając od pierwszego lotu porucznika Bastyra nad Lwowem, kampania wrześniowa, obrona Francji, bitwa o Anglię, to wszystko sprawiło, że wszyscy powinniśmy oddać właściwy hołd lotnikom. I to, co zrobiliśmy dzisiaj tu w Radomiu, to aby uhonorować to stulecie. To łącznik pomiędzy historią, współczesnością, a przeszłością lotnictwa, bo na strefie przemysłu obronnego mamy nowoczesne technologie prezentowane przez polski i zagraniczny przemysł prezentujący, w jakim kierunku zmierza przyszłość lotnictwa. Zatem budujemy mosty. Historia, obecność, przyszłość. No właśnie, skoro już o tej historii, za nami piękny, historyczny samolot. To jedna z atrakcji tegorocznych pokazów. Samolot, który sprowadziliśmy z muzeum z Krakowa. Jedyna replika, a w zasadzie z latającym, jedynym pracującym silnikiem P-11C. To samolot, który pierwszy podjął z działania w czasie kampanii wrześniowej ze skutkiem. Jesteśmy dumni, bo to polska konstrukcja odnosząca się do bardzo udanych konstrukcji okresu II Rzeczpospolitej. Tych konstrukcji lotniczych, które pozwoliły na pierwszy przelot nad Atlantykiem Skarżyńskiemu, to przelot Orlińskiego na trasie Warszawa-Tokio, to te konstrukcje, które pozwoliły zwyciężyć Żwirce i Wigurze w challenge'u 1933 roku, to wszystko sprawia, że to napawa nas dumą. A to, co prezentujemy teraz w Radomiu, to robimy dla społeczeństwa, tak licznie zgromadzonego tutaj na lotnisku w Sadkowie. Cieszymy się, że tak licznie przybyli widzowie. To proszę jeszcze powiedzieć, powiedzieliśmy o historii, to w takim razie przejdźmy teraz do nowoczesności. Co jest tutaj do zobaczenia najnowszego, najlepszego, najświeższego? 22 państwa, 12 zespołów akrobacyjnych, 8 zespołów akrobacyjnych z zagranicy, 110 samolotów, 60 sprzętu ciężkiego, innych rodzajów sił zbrojnych. To wszystko, co zrobiliśmy, aby zachęcić widzów do przybycia do Radomia. To, czym żyjemy, jeżeli obserwujemy w tle akrobacje zespołów akrobacyjnych przy bardzo niskim pułapie chmur, to jest mistrzostwo. Wykonywać loty przy świetnej pogodzie, w pełnym słońcu jest oczywiście bardzo dobrym. Natomiast to, co piloci pokazują, demonstrują przy dzisiejszych warunkach atmosferycznych, to jest mistrzostwo. Bliskie odległości, zwarte formacje, duże prędkości, adrenalina. To tym żyjemy na co dzień. No tak, pogoda to jest to, czego nie możemy zaplanować, ale ja odniosłam wrażenie, może mylne, patrząc na program pokazów, że jednak jest nacelowany na loty akrobacyjne. Tak, bo to są ten najbardziej taki wymiar mierzalny, najwyższy poziom trudności. Pokazy pilotów indywidualne są trudne, bo prowadzone najczęściej na granicy wytrzymałości pilota, zarówno tym fizycznych wytrzymałości organizmu ludzkiego, jak i na granicach możliwości technicznych samolotów. Jak pokazać piękno danej maszyny, jej możliwości do zaprezentowania w różnych figurach, to jest trudne. Natomiast dużo trudniejszym jest zgranie bardzo licznego zespołu akrobacyjnego. Tu gościmy zespół Frecce Tricolori. Zespół latający w formacji 9 samolotów. To jest mistrzostwo.